Dzień dobry Państwu, witam Państwa ponownie po krótkiej przerwie. To jest oczywiście Dzień z Republiką, trwa wydanie specjalne i już teraz nasz kolejny gość, dr Agnieszka Rogozińska, Instytut Nowej Europy. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy słyszymy się? Dzień dobry, słyszymy się dobrze. Zatem zaczynamy naszą rozmowę. Trwają prace nad już 6. unijnym pakietem sankcji, które mają zostać nałożone na Rosję. I teraz pytanie, zanim jeszcze mówimy ten 6. pakiet sankcji, to wróćmy do 5. Czy rzeczywiście ten pakiet sankcji działa? Czy te sankcje są szczelne? Bo przypominamy sobie na początku nałożenia tego pakietu, co się działo z rosyjskim rublem, a teraz niestety ciągle otrzymujemy informację, że on się umacnia. Co zatem z tymi sankcjami? No tak, jesteśmy po kwietniowym 5. pakiecie sankcji, na chwilę przed 6. pakietem sankcji. I rzeczywiście w przypadku tego 5. pakietu pokładaliśmy, czy analitycy pokładaliśmy tutaj duże nadzieje w związku z tym, że pakiet ten miał już konkretne cele. Tak? Tutaj wymieniony był węgiel, a więc no, takie uderzenie już mocniejsze w gospodarkę, w rynek rosyjski, również uszczelniono, czy wskazano transport, tak, przemieszczanie się towarów rosyjskich. Tak więc wydawałoby się, że logistyka i zapoczątkowanie uderzenia w rynek energetyczny w pewien sposób pozwoli Rosji na większe odczucie skutków sankcji, ponieważ do tej pory jakby wskazywano, że sankcje, Rosja radzi sobie z nimi w sposób dobry, o ile na początku być może były jakimś zaskoczeniem, to jednak miały taki, no w ocenie wielu osób, charakter demonstracyjny. Natomiast co jest główną bolączką w systemie sankcyjnym nakładanym na Rosję? No to, o czym powiedziała pani redaktor, a więc pewna nieszczelność tego systemu. Z czego ta nieszczelność wynika? Wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, Federacja Rosyjska jednak do sankcji w pewien sposób była przygotowana, ponieważ przygotowując scenariusze ataku na Ukrainę i scenariusze wojny w Ukrainie, zdawano sobie sprawę z tego, że sankcje będą nakładane i będzie to ten podstawowy element ekonomiczny, który zostanie zastosowany, jak domyślano się, zostanie zastosowany to, czego, na co państwa Zachodu nie zdecydowały się po aneksji Krymu w 2014 roku, w tej chwili zostanie zastosowane. Okazuje się jednak, że no po pierwsze nieszczelność wynika z tego faktu, że sankcje wchodzą w dniu podpisania. To znaczy, że jeżeli obowiązują jakieś umowy wcześniejsze, tak, z datą wcześniejszą, no to te umowy po prostu obowiązują. I no tutaj no cała jakby nieszczelność tego systemu wynikała między innymi z tego zapisu i to była taka znacząca luka. Tutaj słusznie zwrócił na to uwagę rząd polski i to zauważmy, że dopiero teraz, że podobna luka funkcjonowała w kwestii dostawy broni do Federacji Rosyjskiej, tak? Tych dostaw, które ciągnęły się od 2014 roku. Tak więc jeżeli jakieś umowy na dostawę broni do Rosji została podpisana przed datą 1 sierpnia 2014 roku, to po prostu ona obowiązywała. W tej chwili już zwrócono uwagę, że to również powinno zostać uszczelnione. Natomiast jeżeli mówimy o 6. pakiecie sankcji, no to rzeczywiście ten 6. pakiet sankcji jest przewidywany jako ten najmocniejszy, ponieważ wymierzony jest stricte w rynek energetyczny, w ropę naftową. Co zatem ma zawierać ten 6. pakiet sankcji? Oczywiście mowa tutaj głównie o surowcach energetycznych. Mowa głównie o surowcach energetycznych i rzeczywiście tutaj mówi się o tak zwanym inteligentnym pakiecie sankcji. My możemy domyślić, jakby snuć pewne przypuszczenia, co ten pakiet może, co w nim może być zawarte. I wiemy z takich przekazów agencji prasowych, że właśnie te sankcje wymierzone w rynek energetyczny mają być inteligentne. Co to znaczy? Że mają być wymierzone przede wszystkim w Federację Rosyjską, tak aby odbiorcy zewnętrzni czy inne państwa Zachodu nie ucierpiały, ponieważ rzeczywiście te surowce energetyczne są tutaj tym newralgicznym surowcem, newralgicznym narzędziem szantażu, skutecznie od lat stosowanym przez Federację Rosyjską. I teraz mamy sytuację, w której Federacja Rosyjska trochę w sposób wyprzedzający
tak, podejmuje pewne działania. No i tym działaniem jest chociażby zakręcenie tego kurka jamalskiego 26 kwietnia w stosunku do Polski, w stosunku do Bułgarii, ale wiemy też, że Litwa również zgłasza takie informacje, że ten kurek został też tutaj na tej linii mocno przekręcony. Więc Rosja, świadoma tych działań, podejmuje pewne kroki wyprzedzające. 31 marca prezydent Władimir Putin wprowadza specjalny dekret, na podstawie którego płatności za surowce mogą być dokonywane tylko w rublach. Tak? Jest tutaj to kontynuacja tej polityki, ponieważ wiemy, że Polska odmówiła wpłaty właśnie w tej walucie. No, oczywiście sytuacja jest dynamiczna. No właśnie, pani doktor, to od razu o tym powiedzmy, ponieważ Polska odmówiła, Komisja Europejska też zajęła jasne stanowisko, że płatności w rublach to jest łamanie unijnych sankcji. Jeśli chodzi o te wszystkie sankcje, to jak wiadomo, najważniejsza jest jedność. Najważniejsze jest to, żeby wszystkie kraje były tutaj zgodne i jednoznacznie je nałożyły. Ale do opinii publicznej przedostają się już informacje, że niektóre kraje, w tym Niemcy czy też Austria, chcą płacić w rublach. Czy rzeczywiście tak jest? Gdzie jest ta prawda? Powiem tak. Wszystko, co wiemy, to są te doniesienia agencji Bloomberg i doniesienia jakby publikowane na Twitterze, więc w social mediach. Pojawiły się informacje, że jakby 10 krajów przychyliło się, trudno powiedzieć, do propozycji, przychyliło się do szantażu Putina, tak? I przypominam, że ten dekret z 31 marca dotyczył tego, żeby tutaj płatności odbywały się dwuetapowo, tak? Czyli Gazprom Bank przewiduje dwa rodzaje rachunków. Na jeden płacimy walutą, tak? Daną walutą, czy to dolary, czy to euro. Natomiast na kolejnym rachunku następuje przeliczenie na ruble. I czy to gaz, czy ropa są dostarczane do danego kraju po zaksięgowaniu rachunku w walucie już rosyjskiej, w rublach. Tak? Więc tutaj początkowo rzeczywiście nastąpiła konsternacja, ale proszę zauważyć, jak jest to skuteczne narzędzie na rozbicie tej jedności, tak, Unii Europejskiej, o której mówimy tutaj od 24 lutego. Bo rzeczywiście mówi się o tym, i to jest bardzo prawdopodobne, że już 10 krajów Unii Europejskiej założyło takie rachunki, natomiast 4 kraje dokonały płatności w rublach, tak, za energię, za gaz. I to jest jawne złamanie w takim razie tej jedności. Jawne złamanie, ale proszę zwrócić uwagę, że to nie jest nic nowego. Jakby z tym jednym głosem w Unii Europejskiej w kwestiach gospodarczych, ale też w tych kwestiach zbrojeniowych mamy do czynienia niestety od początku tych działań zbrojnych. Tak? I tu rzeczywiście politycy wskazują na Węgry, wskazują na Niemcy. Te dwa kraje no, zaprzeczają. Też jest tutaj wymieniana Austria. No ale jakby zważywszy na to, zresztą Węgry już głośno zadeklarowały, że one nie zrezygnują z gazu rosyjskiego w związku z dużym uzależnieniem tego rynku od rosyjskiego gazu, od sprowadzania tego surowca. No niemniej, co było do przewidzenia, o czym ja też mówiłam w kilku wcześniejszych analizach, ta jedność Europy będzie dyskusyjna. Ona zawsze była dyskusyjna w momentach, kiedy pojawiały się kwestie ekonomiczne. Proszę zwrócić uwagę, od pierwszego pakietu sankcji, drugi pakiet sankcji, pojawia się kwestia blokowania operacji SWIFT, tak? I tu nie ma od początku jedności. I my wiemy, że tak naprawdę zablokowane nie zostały objęte tą blokadą wszystkie najpoważniejsze banki. Te luki nadal istnieją. No jakby na szali położone jest, ja nie chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo energetyczne tych krajów, bo to można tak powiedzieć chyba rzeczywiście w przypadku Bułgarii albo w przypadku Macedonii Północnej, gdzie to uzależnienie, czy ten rynek rzeczywiście to jest tam 70%, nawet 90%, ale w przypadku wielu krajów, takich jak Niemcy, no to po prostu jest pewien interes polityczny, tak? Dopóki nie będziemy mówić jednym głosem, dopóki Unia Europejska nie będzie mówić jednym głosem właśnie w kwestiach ekonomicznych, trudno tu mówić o szczelności systemu i trudno mówić o tym, żeby sankcje przyniosły realny skutek, taki, który rzeczywiście doprowadzi do tego, z czym mieliśmy do czynienia w 1998 roku, tak? Że gospodarka rosyjska została doprowadzona do takiego stanu, że
że była bardzo niewydolna, znalazła się na granicy bankructwa. Tutaj naprawdę trudno mówić o takiej sytuacji i Rosja rzeczywiście bardzo dobrze ten instrument szantażu wykorzystuje, no jakim jest energetyka. To teraz pytanie, co dalej? Kto będzie następny? Ponieważ Polska, Bułgaria, pani powiedziała też o Litwie, te kraje nie zapłaciły w rublach. A co z pozostałymi krajami? Jeżeli jakoś tą jedność uda się osiągnąć, to inne kraje Unii Europejskiej też nie powinny płacić w rublach. Zatem gaz wszystkim zostanie odcięty, wszystkim tym, którzy nie zapłacą w tej walucie? Czy to jest tylko taka pokazówka? No myślę, że no jak mówię, tutaj Polska, no ale w przypadku Polski jest to ruch uprzedzający, bo przecież my od początku roku wiemy o tym, że Polska wypowie umowę z końcem 2022 roku. Ta umowa na obsługę przez gazociąg jamalski będzie wypowiedziana, więc to pewne uprzedzenie faktów, na które no, wydaje się, że w pewien sposób Polska jest przygotowana i te scenariusze zabezpieczenia Polski tutaj są realizowane. Być może przy końcu roku byłyby one takim bardziej zaawansowanym stanie, no ale niemniej jakieś narzędzia tutaj posiadamy, żeby się przed tym odcięciem bronić i być bezpiecznymi. Bułgaria, tutaj problem będzie większy. Jak wspomniałam, Litwa. I rzeczywiście fakt przykręcenia kurka gazowego w przypadku tych krajów wskazuje, to jest taki straszak, to jest takie bardzo realne pogrożenie palcem, tak? Wskazuje jakby innym krajom. Zobaczcie, to my dyktujemy warunki, tak? I jakby do ostatnich chwil pojawiały się, przed 26 kwietnia pojawiały się wpisy na Twitterze Miedwiediewa, tak? Które mówiły o tym, że no, niczego nie możecie zrobić, bo my trzymamy was w szachu za pomocą energetyki, za pomocą gazu. I to rzeczywiście ten scenariusz niestety zaczyna się realizować. Jeżeli 10 państw otwiera rachunek, drugi rachunek w Gazprombanku zgodnie ze wskazaniami, zgodnie z pomysłem Putina. Jeżeli już cztery państwa dokonały wyłomu, a możemy się domyślać, czy te informacje są wiarygodne i za gaz zapłaciło w rublach, to jest to, wydaje mi się, bardzo zły prognostyk i świadczy on o kilku rzeczach. No, przede wszystkim wstrzymanie dostaw świadczy o tym, że ta agresja na Ukrainie, to najpoważniejsze od zakończenia zimnej wojny, ta najpoważniejsza od zakończenia zimnej wojny konfrontacja z Zachodem. Moskwa w tej konfrontacji jest gotowa poświęcić interesy ekonomiczne na rzecz realizacji swoich planów strategicznych, tak? I no, w przypadku Polski, w przypadku Białorusi, w przypadku, przepraszam, Bułgarii rzeczywiście no, to są takie demonstracyjne ruchy. Natomiast no, ich odbiór na Zachodzie jest bardzo mocny, I ja myślę, że również to otwieranie rachunku, te opłaty dokonywane w rublach, również tutaj są wynikiem realności tych grup, tak? Że one nie kończą się w sferze deklaratywnej, ale rzeczywiście idą za tym konkretne posunięcia. Chociaż jak mówię, w przypadku Polski też nie należy tak tego odczytywać, ponieważ no, Rosja uprzedza tu pewne działania. Tak? Tutaj ten dekret Putina o płatnościach w rublach za energetykę też jest pewnym ruchem wyprzedzającym. Natomiast bez wątpienia uderza to w jedność decyzji Unii Europejskiej. Ta jedność może zostać wystawiona na ciężką próbę. No i myślę, że to ciężki egzamin. Nie wiem, czy Unia Europejska będzie w stanie zdać ten egzamin. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była dr Agnieszka Rogozińska, Instytut Nowej Europy. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Drodzy Państwo, już za chwilę konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Czech Petrą Fialą. Miejsce wydarzenia to oczywiście Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i tam już za chwilę się przeniesiemy, czekamy na pojawienie się premierów i wówczas relacja. Do zobaczenia za chwilę.